Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku Spec99. W dzisiejszym odcinku pokażę wam sposób, jak zarabiać nawet 15 milionów gemów dziennie. I ten sposób jest naprawdę bardzo prosty i każdy będzie mógł go używać. Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No dobra, co musimy dokładnie zrobić? Wchodzimy sobie w inwentory i zakładamy nasze enchanty. I teraz tak, jeżeli macie fortunki, zakładacie dwie fortunki. Później diamenty 6, najlepiej byście mieli diamenty 6, bo to jest nowy enchant, który daje aż 45% więcej. I aktualnie jest on najlepszy o farmie diaksów, ale jeżeli macie czwórki, piątki, też będzie git. Ale załóżmy sobie takie dwie. Potem zakładamy dwa krytyki. Najlepiej również je mieć szóstki, ale jeżeli macie piątki, czwórki, też nic nie zaszkodzi. Zakładacie również strong petsy i jeden tutaj magnecik. Tylko że niby fortuny są takie drogie, takie dobre, ale ja zamiast fortun polecam wam bardzo serdecznie zamiast dwóch fortun i dwóch diamond szóstek polecam wam cztery diamond szóstki, bo one dają aż 45%. Dobra, jeżeli to już mamy założone, wchodzimy sobie w nasz tutaj plecak. Odpalamy wszystkie owocki, jak widzicie już mam odpalone. Odpalmy sobie jeszcze raz na wszelki wypadek, mamy po 20, tak samo rainbow owocki, gdzie one są tutaj. Laski nie musicie, ale możecie, przynajmniej drop będzie leciał. Kaczuszki musicie na pewno odpalić. Czy coś jeszcze? Możecie również kosteczkę odpalić. Jak chcecie toybola również. No ogólnie boosty sobie odpalcie, tak w sumie. Jeśli macie, no po prostu wszystko. No ja sobie odpalę również to. I czy my coś tu jeszcze mamy? No mamy ciasteczka, ale nie potrzebujecie ich koniecznie. Tak naprawdę najbardziej są potrzebne tutaj właśnie owocki. No i poteczki, o których właśnie teraz przechodzimy. Pamiętajcie, im słabsza potka, tym troszkę mniej diaksów dostaniecie. Im lepsza, tym więcej. No tak zawsze jest, prawda? Więc ja sobie odpalę tą oto potkę, która daje 60% więcej diaksów. Mniejsza daje 50, jeszcze mniejsza 40, a tych to nie wiem, czy ktoś w ogóle jeszcze używa. Więc odpalmy sobie taką potkę, a ciekawe ile dawałaby na siódemce, to jest dobre pytanie. No dobra, odpalmy sobie tą potkę i odpalmy sobie damage potion. Gdy już mamy odpalone, jedyne co musimy iść to na ostatnią mapę naszą. Wchodzimy sobie na sam środek najlepiej, żeby nam tu nigdzie gemy nie uciekały. Jeszcze przed startem naszych petów najlepiej postawić sobie jakąś flagę. Możecie na diamenty, tylko ją troszkę teraz znerfili, ponieważ dostajemy dwa razy więcej diaksów, a z fortuny razy 2,5, więc fortuna jest zdecydowanie lepsza. Więc ja sobie postawię, no niech będzie nawet ta fortuna, no fortunę raczej każdy ma. I teraz sobie odpalamy pety i zobaczymy, ile jesteśmy w stanie zarobić gemów w ciągu 5 minut. Dobra, zostało nam ostatnie 5 sekund fortuny i jak widzicie nafarmiliśmy 42 tysiące, tak, 42 tysiące diamentów. Co na godzinę daje nam aż 500 000 diaksów, a na całą dobę ponad 12 milionów. To jest naprawdę bardzo dużo. No dobra, powie ktoś, o Jezu, ty masz Titaniki, ty masz Huge, dlatego ci tak łatwo idzie. Spróbujmy ten sam sposób za pomocą tylko petów z damage'em. No wiadomo, że będzie trochę mniej gemów, ale moim zdaniem nawet jak nie macie huge petów i tak możecie bardzo dużo zarobić. No to użyjmy sobie tych miśków, bo te miśki nie są drogie, raczej każdy z was ma te miśki, więc użyjmy sobie full team tych miśków. 333k damage'a. Dobra, jak widzicie, mam tutaj ubrane miśki, wchodzę oczywiście nasz tutaj środek, już sobie od razu przyszykuję fortunkę, wskakujemy, odpalamy fortunkę i zobaczymy, ile damy radę zarobić z miśku w ciągu 5 minut. No i zostało nam ostatnie 5 sekund fortun flagi i zarobiliśmy ponad 23 tysiące gemów w 5 minut, przypomnę. Co daje nam połowiczny efekt co do huge, czyli 276 tysięcy gemów na godzinę. A ponad 6, prawie już 7 milionów gemów na jeden dzień, gdzie dla graczy free to play 7 milionów gemów, myślę, że to jest duża ilość. No i dosłownie tym sposobem z dnia na dzień możecie sobie zarabiać huge, bo jeden dzień po upczycie możecie kupić sobie dwa happy roki. No a jak ktoś mi powie, drowerku, ty nagrywasz ten odcinek dzisiaj, jutro nowy update, pewnie to nie będzie działać. Nie, to praktycznie zawsze działa. Co każdą nową mapę, jak był każdy update, ja testowałem zawsze najlepiej się farmi na ostatniej mapie. No nie licząc startu gry, no bo wtedy był najlepszy VIP. A przy okazji mamy tu chatkę, zniszczymy ją sobie i zobaczymy co nam wyleci. Coś lepszego chociaż, no niestety kiepsko dosyć. A i dla osób, które będą pisały, że mam diamond szóstki. Diamond piątka daje 40%, diamond szóstka tylko 5% więcej, więc 20 tak naprawdę procent więcej. Więc to mega dużo nie zmienia, plus no diamond z piątki chyba każdy ma, bo to jest mega łatwy enchant do zdobycia.
A jeszcze zapomniałbym dodać, podczas tego właśnie farmienia jeszcze wypadają wam ciągle itemy, które też możecie sprzedawać. Ja na przykład dropnąłem takie dwa duże prezenty, które chodzą po 25k za sztukę aktualnie. Jakieś fortune flagi, jakieś nie wiem, large diamondy, nie wiem czy mi nie dropnęły. No dużo rzeczy dropi, jeżeli przez 24 godziny zostawicie komputer AFK, naprawdę możecie wyfarmić potężną ilość przedmiotów, którą właśnie możecie sprzedać również. A i taka rada mała, nie wiem czy to będzie działać, ale odpalcie sobie również na AFK ten eliksir łowcy skarbów 4. Albo 5, jeżeli macie. Bo zawsze więcej itemów padnie. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki szybki poradnik dla graczy, jak zarobić gemy. Jeśli on ci się spodobał, strzel koniecznie tej łapki w górę. Ja dziękuję tobie za oglądanie. Do następnych takich i siemano!